Do kiedy zamknięta gastronomia? Co z galeriami? Nowe obostrzenia. Premier, placówki gastronomiczne, kina, teatry oraz siłownie i kluby fitness zamknięte do 27 grudnia. Do 27 grudnia będą zamknięte placówki gastronomiczne, z branży wydarzeń kulturalnych, kina, teatry oraz siłownie i kluby fitness, poinformował premier Mateusz Morawiecki na sobotniej konferencji prasowej w sprawie odmrożenia gospodarki. Od przyszłej soboty placówki handlowe będą mogły działać w najwyższym reżimie sanitarnym. Premier przyznał, że rząd był nakłaniany przez przedstawicieli gastronomii, branży wydarzeń kulturalnych, kin, teatrów, ale także siłowni i fitness, by otworzyć również i te placówki, które są dziś zamknięte. Jednak idziemy za radą naszych epidemiologów i zdecydowaliśmy się pozostawić je zamknięte również w okresie przedświątecznym, do 27 grudnia. Poinformujemy przed świętami, co dalej, zapewnił. Premier wskazał, że rozpoczynamy 100 dni solidarności, które pomogą nam lepiej przetrwać okres najbliższych miesięcy. Jak mówił, w ramach tego okresu rząd dokonuje analizy, która ma objąć zarówno uratowanie jak najwięcej istnień ludzkich, jak również milionów miejsc pracy. Aby tak było, wskazał, zdecydowaliśmy, że od przyszłej soboty placówki handlowe będą mogły działać w najwyższym reżimie sanitarnym. Jak zaznaczył Morawiecki, handlowcy z różnych branż podczas spotkań zapewniali, że będą dbali o to, żeby była odpowiednio mała liczba ludzi, podobnie jak w sklepach spożywczych i drogeriach, żeby można było utrzymać też reżim sanitarny. Warunek utrzymania tego nowego reżimu sanitarnego jest jeden – dyscyplina każdej placówki, każdego sklepu, każdej galerii handlowej, sklepu meblowego. W przypadku gdy będzie inaczej, a będziemy kontrolowali przestrzeganie zasad sanitarnych, będą zamykane te sklepy, jeżeli placówki nie będą stosowały się do restrykcji, trzeba będzie zamykać te placówki, ostrzegł. Jak dodał szef rządu, przed nami okres Świąt Bożego Narodzenia i to moment, w którym rodziny się spotykają i dlatego szczególnie chcę zaapelować już dzisiaj, aby to były spotkania w gronie małych rodzin, tych, z którymi mieszkamy, żeby nie przemieszczać się pomiędzy miastami, bo od naszej dyscypliny będzie zależało to, jak ostre będą musiały być restrykcje potem.